Witam bardzo serdecznie, moi mili, z tej strony Ngelokuero. Świeżo upieczony szermierz drugiego stopnia Gildii Araxos. Cóż, w końcu wyczekaliśmy tego awansu. Jesteśmy najwyższą rangą w Gildii. Teraz możemy udać się do Starego Miasta i najzwyczajniej na świecie porozmawiać na temat bestii, która grasuje przy Silbach. Zobaczymy, ile z tego wyniknie. Być może nie jest to wcale bestia, a jakiś człowiek, który postanowił sobie zabijać dla przyjemności. Różnie to bywa, ale czas pokaże. Przepraszam. Dobra, teraz powiedzcie mi, gdzie ta jego willa była? To jest obywatel, to nie. Pracownia astrologiczna też nie. On mówił coś o winnicy Ernesto, to będzie to tutaj? Nie, jakoś tak zabiednie tu trochę. Rudy. Alan Gierke. A, jest Ramsey, faktycznie. Serdecznie witam wszystkich zebranych. Zaprosiłem was tutaj, gdyż jesteście znani ze swych umiejętności łowieckich oraz sprytu. Zapewne jest wam znana historia o straszliwej bestii zamieszkującej okolice Silbach i straszącej okolicznych mieszkańców. Niestety, lokalni łowcy okazali się wysoce nieskuteczni w próbach jej upolowania. Postanowiłem więc zmienić podejście, by rozwiązać dla osoby, która wróci do mnie z głową potwora. Przygotowałem specjalną nagrodę prosto z osobistego skarbca. Nie będę zdradzał, czym dokładnie jest, ale obiecuję, że jest warta małą fortunę. Wszystkich zainteresowanych odsyłam do karczmy Bastiana w Silbach. Tam otrzymacie rogi do polowania oraz jednocześnie wyruszycie w teren, by każdy miał równe szanse na zwycięstwo. Okej, czyli bestia z Arholos sugeruje nam, że mamy iść do Bastiana. Dobra. W takim razie nie będziemy tutaj przedłużać i udamy się prosto do Silbach. Tym razem już w sumie w pełnym rynsztunku. Zabierz Kalesz. Dobra. O proszę, a to kto jest? Havard. Havard? Co robi wilczy syn tak daleko od domu? Znów się spotykamy. Dobrze cię widzieć, wojowniku. Tak, to prawda. Rzadko opuszczamy nasze rodzinne strony. Można powiedzieć, że jestem tu raczej prywatnie. Pomagam tym rolnikom i wieśniakom nauczyć się od podstaw władania mieczem. Nawet jeśli historie o orkach nie są prawdziwe, to i tak nie zaszkodzi, jeśli będą potrafili obronić się przed topielcami czy polnymi bestiami. Jeszcze raz dzięki za tą sprawę w kopalni. Teraz, jeśli pozwolisz, wrócę do treningu. Obiecałem im, że nauczą się uderzać na zmianę z prawej i lewej strony. Okej. W porządku. Ty też pewnie przybyłeś tu na polowanie, prawda? Cała reszta czeka już u góry. No okej. W końcu jesteśmy w komplecie. Trzymaj, Marvin. Odebrałem twój róg. Każdy z nas otrzymał jeden. Mamy go użyć, gdy wypatrzymy bestię, albo będziemy w tarapatach. Wystarczy, że dmuchniesz odpowiednio mocno. Z pewnością nie trzeba tłumaczyć nikomu takich podstaw. W końcu jesteśmy profesjonalistami. Mamy załatwić sprawę, której ci nieudacznicy z wioski nie potrafili rozwiązać. Skoro wszyscy łowcy z wioski nie mogli sobie z tym poradzić, to musi być jakaś poważniejsza sprawa. Jak myślicie, co to może być? To musi być coś zupełnie innego.
Moim zdaniem to będzie po prostu jakiś wyrośnięty cieniostwór. A ja myślę, że to będzie młody czarny tron. Mówię wam, słyszałem kiedyś o tych bestiach. Podobno potrafią być większe od domu, a pięścią rozwalają całe skały. Tak czy inaczej, Gildia Kopiecka pokaże wam wszystkim, jak się załatwia takie sprawy. Napijmy się za jutrzejsze polowanie! Napijmy się za jutrzejsze polowanie! Co, droga, każdy pojedynczo będzie pił? Nie zamierzam pić przed polowaniem. Daj spokój, chłopie! Mamy całą noc, żeby wytrzeźwieć. A to tylko butelka gorzałki. Chyba nie będziesz taki jak ten ważniak, który nawet nie chce z nami rozmawiać. Wolę zachować umysł w pełnej trzeźwości. Nie wzniesienie toastu przed ważnym polowaniem przynosi pecha. To tylko jedno przyjacielskie piwo. Dobra, dajcie to piwo. Dobry pomysł. Za polowanie. Udanych łowów, panowie. Czas trochę wypocząć. Jutro czeka nas trudny dzień. Widzimy się jutro z samego rana na dole. Okej. Ach, nasza dawna komnata. No to biegniemy na dół. Jesteś wreszcie. A ja już martwiłem się, że będę musiał iść cię budzić. Wszyscy już dawno wyruszyli. Spałeś prawie do południa. Żaden jeszcze nie wrócił z trofeum, więc wciąż masz szansę. Powodzenia, Marvin. No, pięknie zaspałem. Dobra, gdzie my to się mamy udać, powiedzcie wy mi. Cholera, nie wiem jak do tego doszło, ale wyjątkowo spałem dłużej niż planowałem. Jeśli chcę mieć jakiekolwiek szanse na upolowanie bestii, muszę się pośpieszyć i pobiec do lasu na północ od wioski. Tylko jak to się stało, że spałem tak długo? Ktoś mi czegoś dosypał? Nieważne, potem będę o tym myślał. No, ludzie Volkera. Marvin, szukaliśmy ciebie. Wiesz, musimy pilnie porozmawiać. Ale to nie jest odpowiednie miejsce na taką rozmowę. Chodź z nami. Nigdzie z wami nie idę. No dobra, dobra, bez nerwów. Chcemy tylko pomóc. Żegnam. Pomóc? Ciekawe w czym? No dobra. Warg. Chory ścierwojad. Taki całkiem fajny ten miecz, długi nawet. Polna bestia. Dobra, poszukajmy tej bestii z Archolos. No, ten wilk to jakiś taki... Jakiś taki podziabany bardzo. A, tam jest, ale nie atakuje mnie na razie. U góry jest jakaś jaskinia w ogóle. Uuu. No nieźle, nieźle. Dobra, dawać miksturę.
Znowu jakieś polne bestie. No i jest jakaś jaskinia. Tam więcej wargów. Ale nie widać w ogóle żadnego z tych łowców. O Jezu, trochę was jest. Jeden biegnie bardzo dobrze. Dobra. Zanim tu wlezę, to sobie to zapiszę. Okej, nie włazimy. Ciekawe, czy to ten niedźwiedź, ale chyba nie bardzo. Błysk. Słabsza broń. Ani widu, ani słychu. O! Chyba dobrym tropem idziemy. Bestia musiała tutaj być. Cholera, to jeden z łowców. Od zwłok prowadzą jakieś ślady krwi. Marvin, to ty? Gerke, co się stało? Trudno powiedzieć. Wszystko stało się tak szybko. Coś zaszło nas od tyłu. Zanim się obejrzałem, leżałem już na ziemi, cały we krwi. A chwilę później padł obok mnie Rudy. Mogę ci jakoś pomóc? Dorwij ją w moim imieniu, przyjacielu. Jaki obraz ładny. Okej. Czyli dwóch nie żyje. Z łowców. Słychać odgłos rogu. Ktoś może potrzebować pomocy. Dobra, zapiszmy to na szybko. Znaczy, ja nie słyszałem w sumie żadnego odgłosu rogu. Nie wiem, gdzieś tutaj. Nie, no raczej nie. Nie widzę nikogo, to raczej nie tutaj. Nie powinienem teraz opuszczać lasu. Czyli to gdzieś będzie tam znowu. Ale to jak, to byłem tutaj i nikogo nie było widać? O, dobra, słyszę. No, właśnie. Kolejny nie żyje.
ściany wskazują na spore pazury. Oho. Coś tam jest, ale nie wejdę. Tędy. Co z nim? Spóźniliśmy się? Niestety, Alan nie żyje. To cholerstwo jest bardziej przebiegłe niż myślałem. Specjalnie postarała się, żeby nas wszystkich rozdzielić. Tylko na moment straciłem z oczu tego chłopaka. A później usłyszałem róg. Resztę już sam znasz. Widzisz tę grotę? Na skalę widać odrapania od pazurów. To musi być cholernie zwinne zwierzę, skoro udało mu się tam wspiąć. W końcu jest w miejscu, skąd nie może uciec. Czas pozbyć się tego plugastwa. Jak mamy się tam dostać? Podsadzisz mnie do góry, a później ja pomogę ci się wspiąć. Nie mamy innego wyboru. Musimy działać szybko. Ruszajmy. Dobra. Zaraz zobaczymy, co to za bestia. Ładnie tutaj są porozwalane te szkielety. No proszę. Przepraszam, opancerzony brzytwiak. The Beast. Nic tu nie ma. Zaskoczyło właśnie osiągnięcie. Myślałem, że już nigdy nie padnie. Masz rację. Twarda sztuka, ale najważniejsze, że w końcu jest już po wszystkim. Musimy zaciągnąć to truchło do wioski, ale sami raczej nie damy sobie rady. Czemu ta bestia miała na sobie jakieś fragmenty pancerza? Nie mam pojęcia, nigdy czegoś takiego nie widziałem. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to orkowie. Chłopcy z frontu często mówią, że wykorzystują przeróżne zwierzęta do walki. Może to jakiś nieudany eksperyment? Sam nie wiem. Myślę, że najlepiej będzie zachować to dla siebie. Ubicie bestii miało uspokoić mieszkańców. Informacja, że mogła ona należeć do orków, jedynie pogorszy sytuację. Pobiegnę do wioski po pomoc. Dobrze. Zostanę tu na wszelki wypadek. Tylko się pośpiesz. To ostatnie miejsce, w którym chciałbym spędzić więcej czasu. Dobra. Do kogo? Detlow wysłał mnie do wioski, bym sprawdził kogoś do sprowadził kogoś do pomocy w transporcie bestii. Skubany, no. Taki dwunożny dinozaur, który potrafił się tu wspiąć. Skubany. I takie coś sobie tu żyło. Kto by pomyślał? No dobra, miejmy nadzieję, że jak wrócimy, to się okaże, że ta opancerzona bestia nagle nie ożyje. Aczkolwiek różnie to może być. Jak? Polowanie udane? Nie widzę trofeum. Bestia nie żyje. Przyszedłem po kogoś, kto pomoże ją dotargać. Wspaniale, wiedziałem, że uda wam się rozwiązać ten problem. Odpowiedni ludzie do odpowiedniej roboty, zawsze to powtarzam. Detlow czeka w jaskini, prosto na północ od miejsca, w którym teraz jesteśmy. Słyszeliście? Ruchy! Chcę mieć wywieszone truchło tego potwora jeszcze dzisiaj. Gratuluję, spisałeś się wspaniale. Kto by pomyślał, że równie dobrze radzisz sobie z polowaniem, co z gadaniem. Gdyby nie Detlow, nie dałbym rady tej bestii.
I w dodatku taki skromny. Daleko zajdziesz, bardzo daleko. Chodźmy do karczmy, zasłużyłeś sobie na chwilę odpoczynku. Rozkażę Albinowi przygotować wielką ucztę na cześć wszystkich łowców. Przywrócenie wiosce bezpieczeństwa trzeba opić. O wy. Pokaż mu! No nie ciekawie. Ej. Że tak oficjalnie mnie zaatakowali już. Ja pierniczę. Teraz to szybko trzeba wczytać i znowu. Od tamtego zapisu przelecieć. Kto by przypuszczał, że oni mnie mogą tak oficjalnie zaatakować. Skubańcy jedni. Ale nie ukrywam, mają mocne pierdyknięcie. Czemu on w ogóle broń chowa? Niczego tu nie znajdę. Chwila. Myślałem, że już... Dobra. Mikstura szybkości. O, runa mocy. Ekstrakt leczniczy. Co to jest za runa w ogóle? No nie mam tu żadnej runy mocy. Dobra, mniejsza z tym. Biegniemy w takim razie do miasta i zaraz się możemy przygotować na atak ze strony ochroniarzy Volkera. Ja widzę, że teraz się już nawet nie będą kryć z tymi atakami na nas. Opancerzony. Ciekawe, no. Skąd takie coś się tu wzięło? Różne przedziwne okazy. Dobra, teraz mamy zapisany stan, także możemy się tu napieprzać z nimi. I jak? Słysz... Gratul... Gdyby... Aha, idą. Ja pierniczę, ale mi przyłupał. Ten skubaniec już jest trochę silniejszy, ale dobra, udało się. Szkoda, że nie da się z nich pancerzy ściągać. Tak jak pamiętam, w serii Elder Scrolls Online była taka sytuacja, że jak się założyło pancerz Viveka, to strażnik świątynny jednym słowem nas atakował za to, że mieliśmy pancerz i bezcześciliśmy dobre imię. Ech, to były stare dobre czasy. Idź do Bastiana i powiedz mu, że pijesz dzisiaj na mój koszt. Ja muszę się jeszcze rozmówić z Albinem odnośnie ostatnich przygotowań. Okej. Ramsey powiedział, że mogę pić na jego koszt.
Siadaj. Reszta krząta się z przygotowaniami do biesiady, ale ja chętnie posłucham opowieści o tej bestii z pierwszej ręki. Napił się jednego piwka i tyle. Szanowny Ramzej kazał mi przekazać, że uczta jest już gotowa. Będzie oczekiwał cię w swoim domu. A, czyli muszę wyruszyć do domu Ramzeja. Nie wiem, zajrzę jeszcze tutaj, bo widzę, że... A. Tutaj widzę, jest ładna biesiada. Tam jest jakiś dwóch obdartusów. A, chodźcy. Naprawdę sądzisz? Już myślałem, że coś poważniejszego się tu szykuje. Znowu jakiś napad. Ale jednak jest bezpiecznie. Dobra, wejdę sobie tutaj do ratusza, że tak powiem. Zobaczymy, czy tutaj przypadkiem coś nie czeka na mnie. Nie, żona Albina jest jedynie. Dobra, czyli faktycznie będzie trzeba się przenieść do posiadłości naszego kochanego Ramzeja. Ewentualnie tutaj kucharce możemy coś opchnąć. Masz gulasz. Masz. Nie, łatwy sposób, żeby się dorobić jakichś ciekawych pieniędzy. No dobra. To teraz możemy iść do gońca Araxos i udać się pod Łaśnie, a spod Łaśni bezpośrednio na Stare Miasto. Tylko może jakbym tak nie krwawił trochę, to byłoby fajnie. Dobre jabłuszko na wszystko. Ej, ty. Dobra, miasto Archolos i pod łaźnię. Oczywiście. Ja te podróże to powinienem mieć za darmo, jako szermierz drugiego stopnia. No i dobra. Mamy posiadłość. O, ktoś się tam leje, słyszę. Won! Ło, jak won? Powiedział Kej! Czego tam szukałeś? No ale jak, jestem przecież w posiadłości Ramzeja, tak? Czy nie? To o co tu chodzi? Ej, to u mnie w domu. Co wy tutaj robiliście? Żyjesz, Esio? Żyję. Kubani mi do domu weszli, no. Słyszałam co innego. Jest mały problem.
A mianowicie taki, że nie wiem za bardzo, gdzie jest jego posiadłość w takim razie. Dobra, może to na początku zadania będzie coś opisane. Razem pan Silba chce uspokoić mieszkańców, bla bla bla. To może być dobra okazja, by zrobić coś dobrego dla wioski w ramach podziękowania za dawną pomoc. Ramsey planuje spotkać się z łowcami za dzień lub dwa u siebie w domu na Starym Mieście. Naprzeciwko Austerii Ernesto. No to właśnie, tu jest Austeria Ernesto, tak? Tak. Naprzeciwko, czyli tutaj jest jego dom, posiadłość. Czy tam zwał jak zwał? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Co prawda generalnie w Silbach była ta cała uczta. Więc... Dziwna sprawa trochę. Też w Silbach przecież było to truchło wywieszone. Więc z powrotem do Silbach. I on czeka w swojej posiadłości. No oni sobie tu ucztują i tak dalej. Okej. No ale to gdzie może być jego posiadłość? Jeśli nie ma go w domu. Ciekawe, no. Może tutaj do góry? A, tu jest ochroniarz. Cholera, co się dzieje? Tu jest Albin. Wiem, że to jest w sumie taka jakby... A, tutaj. Zebraliśmy się tu dzisiaj, by podziękować tym dwóm śmiałkom stawienia czoła najgroźniejszemu monstrum, jakie kiedykolwiek widziała ta wioska. Dzięki swojej odwadze i umiejętnościom zgładzili potwora, którego truchło możecie oglądać przed moją posiadłością. Silbach jest znowu bezpieczne. Zgodnie z obietnicą przekazuję wam specjalną nagrodę z osobistego skarbca. Bronie, które otrzymaliście, należały do mojego rodu od wieków. Należą się wam, jako obrońcom ziemi moich przodków. Od tego momentu jesteście bohaterami wioski Silbach. Nie zapominajmy też o wszystkich, którzy polegli, próbując zgładzić bestię. Wznieśmy kielichy za wszystkich dzielnych śmiałków Archolos. Zdrowie pogromców bestii! Rodowy miecz Ramzeja otrzymałeś. No, jest całkiem nawet taki. 5 mniej obrażeń zadaje, ale ma premię do walki bronią jednoręczną 7, więc myślę, że sobie skorzystam z tej broni. Ta bestia mogła należeć do orków. Ciszej. Detlof powiedział mi o swoich przypuszczeniach i doskonale wiem, że to nic potwierdzonego. Mieszkańcy Silbach już dostatecznie długo żyli w strachu. Zasłużyli na chwilę spokoju. Bardzo cię proszę, byś nie rozsiewał takich niedorzecznych pogłosek. Masz, wypij trochę wina i się odpręż. Najgorsze już za nami. Detlof się zbugował, widzę. Czyli posiadłość to jest jednak jego. No dobra. Leon? Dobrze wiedzieć, że nasza wyspa jest teraz bezpieczniejsza. Gdyby nie Myrtańczycy, to Ulryk i jego ludzie już dawno zadbaliby tu o porządek. O, Ulryk. Wspaniałe polowanie. Masz zadatki na wilczego syna. I pomyśleć, że taki potwór krążył pod samym miastem.
Gubernator Morris. Niech Adanos da ukojenie poległym. Może teraz gońcy będą liczyli sobie mniej złota za dostawy z wioski. Ten tylko o jednym. Alben, nie chlej tyle. Od samego początku, gdy przybyłeś do wioski, wiedziałem, że osiągniesz wielkie rzeczy. Detlof, odbugowałeś się? Nie odbugował się, dalej sobie idzie tutaj w jednym kierunku. No ale dobra, niech będzie. Z nim już nie będziemy rozmawiać. Okej, okay, myślę, że w tym momencie zakończymy sobie odcinek, bo jakby nie spojrzeć, dorwaliśmy bestię z Silbach. I możemy teraz śmiało sobie ruszyć na kolejne łowy, wykonywać kolejne zadania. Chociaż zobaczymy, co tam w ogóle w zanadrzu mamy, bo... A, właśnie, skrzydełko czynuszka. I w służbie jego królewskiej mości. No, przydałoby się w końcu wykonać dla tego królewskiego wysłannika te zadania. Ale też ciekaw jestem, jak się prezentuje ciężka zbroja południowca w stosunku do tej, którą ja mam akurat. Z chęcią bym zobaczył, jakie tam statystyki ma. Ona chyba 3000 sztuk złota kosztuje. No, a to kosztuje 2000, więc tamta może jest lepsza. Kto wie, zobaczymy. Tymczasem dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.